Reanimacja udana. W Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie nowe życie otrzymał kultowy już Ursus C330 z 1973 roku. Remont maszyny to zasługa uczniów szkoły branżowej, mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz technikum czwartej klasy, technik mechanizacji rolnictwa. Potocznie zwany ciapek wykorzystywany jest teraz głównie w zajęciach praktycznych oraz podczas egzaminów zawodowych. To jest przykład, że ze starego ciągnika próbujemy remontować w takim stanie, żeby był raz, żeby się nadawał do pracy, a drugi raz, żeby można było przeprowadzić egzamin. Egzamin często polega właśnie na pracy, na remoncie któryś z elementów ciągnika. To jest podstawowa maszyna rolnicza w gospodarstwie. No oczywiście teraz są bardzo nowoczesne maszyny, ale w nowoczesnej maszynie to można się nauczyć jedynie obsługi komputera, prawda? Jak ustawić tą maszynę i jak ona ma pracować. A tu, żeby poznać możliwości manualne, to taki uczeń musi, przyszły pracownik, przyszły mechanik, musi się na czymś uczyć od początku. Remont ciapka trwał cały rok szkolny. Ursus C330 to nie jedyny traktor wyremontowany przez uczniów szkoły w Rusocinie. Wcześniej na warsztat trafił Ursus C451. Łącznie w szkole znajduje się 15 ciągników, od najstarszego Ursusa C425 do nowoczesnych New Hollandów. Zobacz sam, już w najbliższej przyszłości rusza rekrutacja. Stoimy w przeddzień rozpoczęcia rekrutacji na nowy rok szkolny. W tej chwili szkoła jest przygotowana na otwarcie podwójnego naboru. W każdym zawodzie chcemy utworzyć dwie klasy, dla jedną klasę dla szkoły zawodowej na podbudowie gimnazjum, drugą dla szkół zawodowych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej. W tej chwili otwieramy 4 technika w 4 zawodach, to znaczy mechatronika jako szkołę w tej chwili wiodącą, technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technika hotelarstwa i technika żywienia i usług gastronomicznych. Natomiast szkołę zawodową otwieramy również w 3 zawodach, to znaczy w mechaniku samochodowym, mechaniku operatorze maszyn i pojazdów rolniczych oraz w zawodzie kucharz. Jak widać, szkoła w Rusocinie kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę. Już niedługo i ty możesz dołączyć do zespołu. Polecamy również zobaczyć Przyszłość czeka w Rusocinie oraz 18. Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych Rozdanie Nagród. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.